Nawet tam, proszę Państwa, jak się patrzymy na ten murek wielki, na świat pamiątkowy, to dzisiaj ich nie ma. Także nie stoją. Także, proszę Państwa, dzisiaj mamy 8 czerwca 2014 dzień Zielonych Świątek. No, mamy tutaj przed sobą co? Mały Pałac Kultury Stalina i Lenina, całą tę katolicką Warszawę, całą tę biedotę, proszę Państwa, siedzącą, żebrzącą. I ten facet bez nóg, a oni mają tu zarobek na nim. Tutaj te łyse takie twarze niezadowolone, tych loch mazowieckich. No więc Państwo widzą, że dzisiaj Świadkowie Jehowy nie stoją, także pozdrawiamy Łazarzy wszelkich stołecznego miasta Warszawy, od świętej Anny do Anny w krakowskim przedmieściem w katolickiej Polsce. Dzisiaj na przykład jest niemodne stanie, prawda? No, także tych Łazarzy wszelkich pozdrawiamy, no bo Świadkowie Jehowy na przykład siedzą w salach Królestwa, no bo dzisiaj niedziela, też na Szwedzkiej, tu i ówdzie będą siedzieć na stadionie Legii aż 4 dni. Też Państwa zapraszamy, wszystkich Łazarzy katolickich stołecznego miasta Warszawy, zapraszamy Państwa serdecznie do siedzenia 4-dniowego. Natomiast tak ogólnie to już dużo rzeczy jest niemodnych. Co jest niemodne? Niemodne są czarne okulary, proszę Państwa. No bo teraz trzeba dobrze widzieć, trzeba to wszystko wiedzieć, orientować się, ogarnąć to wszystko, co w Warszawie się dzieje, bo widzicie Państwo, że 507 gdzie indziej jeździł, 10 razy zmieniał trasę, teraz tutaj staje, proszę Państwa, to jak ktoś pół dnia nie jechał, to już jest w pułapce, bo go wywiozą gdzieś tam. No, także niemodne są czarne okulary, niemodne są opinie słowne na języku, a modne, no to co Państwo macie, tak to, co jest mszalnego, czyli wyznawcy papieża Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, mają takie swoje gadki nieoficjalne, a że to wciąż aktualne, no bo to jest, proszę Państwa, średniowiecze ponadczasowe, że Jezus w płaszczu wody nosi. To są tak zwane powiedzenia apokryficzne, czyli wszelkie też różne oplotkowywania ludzi. Ludzie się oplotkowują, gadają bzdury. Także, proszę Państwa, opinie na piśmie wszelkie. Jak to? No to można posłuchać, bo jak się nie napisze, to to co się powie, to jest, jak to Janek Witek mówi, o kant dupy potrzeć. Pewne rzeczy, proszę Państwa, są nawet już niemodne. No, bo nawet żebracy już tu mówią sorry, no tak się wytwadzili. Katolicy, taki jeden po Chmielnej chodzi z brodą, a śmierdzi, no to przecież katolicki, no bo przecież tutaj wiadomo, że ludzi prawosławnych nie ma, ani z cerkwi. Także no zobaczmy, bo dzisiaj ta informacja jest tylko czynna w Pałacu Kultury Stalina i Lenina do godziny 18, tak do 20, ale to też było wypracowane, że od 20, czy od 9 maja właściwie, tak, do godziny 20. No ale że dzisiaj jest, o, zielono, zielone świątki mamy, proszę Państwa, katolicki dzień zielonych świątek, no to przecież wiadomo, że tylko krótko, myślę Wam, że nawet do 16, a jest do 18, to i tak, że to jest, proszę Państwa, wielki sukces. To jeszcze jest, proszę Państwa, nieaktualne, bardzo dużo rzeczy jest nieaktualnych. Proszę Państwa, oprócz tego, że okulary są niemodne, oprócz tego, że opinie są niemodne, no bo przecież teraz każdy może powiedzieć językiem mazowieckim, tutaj polskim, nadwiślanym, katolickim swym i nikt tego nie traktuje poważnie. Nie, jest tam kolejka, teraz jest w niedzielę, ale to też chwila, nie wiem, czy to znaczy kolejka.
Gdzie idziesz? Ja myślę. Odkryj muzeum. To są dwa lewe. Ale ty. No to jest chyba, nie mogę powiedzieć. Są te same tam. Ale są. Są. Ale są. Wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie mają nam jeszcze chłodnie.
Wait, one more question. How is it doing with our school? Dzień dobry, jestem z Warszawskim Zgromadzeniem Ubezpieczeń. Chciałabym zrobić prezentację na jutro dla trzech osób. Na tą wycieczkę o 10 do 61 zł. Skąd jeszcze Państwo chcieli wyjść? Mieszkałem w Polsce.
Termin wizyty, tylko skup się, termin wizyty. Pójdź maksimum 10 na to. Normalny. Human? 3. Na wtorek. No, no, a human nie jest wtedy. Także proszę Państwa, trzy cygany, tu przyszły katolicy, jak Państwo słyszą, też niewyraźnie mówią, to S to już tam nie ma co wymagać, ale w ogóle, że niewyraźnie mówią, by tak chcą pomieszkać, by chciały, potrzeszczeć troszeczkę, proszę Państwa. Potrzeszczeć, pożreć trochę tymi, proszę Państwa, i tak w kółko, co? I no, no to przecież... To co? To dawno też jest nieaktualne, no ale u cyganów katolickich to wszystko to uchodzi. Także proszę Państwa, cygany katolickie to one tak mogą po całej Warszawie podróżować, mogą tak po całej Polsce podróżować, a no ale te msze katolickie ich to interesują słabo. No, a powinny chodzić częściej na te msze swoje katolickie. Dlaczego? Dlatego, że no myślę, to oni mają przynajmniej raz w tygodniu, prawda? I tam w tych ławach siedzą. Gdy ten ksiądz coś mówi, ten ksiądz katolicki. No ale ksiądz katolicki czasem coś mądrego powie. Ja wiem, że to może jest nie na tę miarę, proszę Państwa, tych cyganów katolickich. No bo dlaczego? Jeżeli ksiądz mówi o to Słowo Boże, cygany kopczą tutaj wszędzie. Proszę Państwa, jakieś cygany kopczą. Państwo zobaczą, że dzisiaj Świadków Jehowy nie ma, prawda? Świadkowie Jehowy siedzą dzisiaj
na zebranie na szwedzkiej. Oto, proszę Państwa. No będą teraz 4 dni siedzieć, tak jak Państwo już mówiliśmy, na stadionie Legii. Świadkowie będą siedzieć 4 dni. No, a zobaczmy do tego teatru studio, bo dzisiaj patrzyłam w internecie i ten teatr studio nic nie pokazuje się. Także może trzeba było na Google wrzucić galeria studio, galeria teatru studio. Także zobaczymy, proszę Państwa, zobaczymy. Zaraz zobaczymy, wszystko jest przed nami. Tylko że z tym, że to jest dziwne, że o 19 święta, wernisaż, ale oni czasem tak robią w Teatrze Studio, bo tam, proszę Państwa, w Teatrze Studio, jak były wernisaże, to była i nasza kochana ta Sejmu, nasza posłanka na Sejm, proszę Państwa, która kiedyś była facetem, no to, proszę Państwa, już nie powinno się mówić facet, Anna Grodzka, tak. To trzeba mówić kobieta, Anna właśnie, nie facet, tylko Anna Grodzka. Nie facet, a Anna Grodzka. I trzeba to mówić, proszę Państwa. No i że te buziaczki przesyłamy. Także, no, pozdrawiamy Państwa serdecznie. Takim bezdomnym dobrze jest pospać, chociaż to nie muszą być też i bezdomni, ale po tych ciuchach, trupach, po tych butach widać to. Ludzie chodzą raczej też i bez skarpetek, jeżeli mają ten sandały, prawda? No a tutaj to chodzą w dużych butach na boso. A tam śmierdzi! Oj! Śmierdzi w środku. Także proszę Państwa, zaraz podejdziemy do Teatru Studio, to sobie zobaczymy, czy dzisiaj w ogóle ta wystawa jest. Aha, ja mówię o Annie Grodzkiej. Tam była taka ekskluzywa raz. Wystawa, wernisaż to było o 20 nawet aż i nikt o tym nie wiedział. No była Ania Grodzka, było to, było tamto, także no te wernisaże w Teatrze Studio są udane właśnie. No a tamten wernisaż to ja nie wiem, bo przecież był niecały tydzień temu wernisaż, to właśnie to ten dzisiaj wernisaż może być ekskluzywne. Ale mimo wszystko, proszę Państwa, jeżeli mamy już 8 czerwca 2014 roku, no to wernisaż mógłby być o 4, o 17. A tak jak jakiś taki zwykły dzień, to wernisaż o 4 robią, nie? Ja siedzę na tych komputerach, tam na tej koszykowej 28, a tu wernisaż o 4. Ja przyjdę o 3, te 2 godziny, no chciałabym sobie wykorzystać, proszę Państwa, te 2 godziny do maksimum, a tu o 4 leć. No oczywiście, że nie muszę nigdzie lecieć, no ale po prostu jak wernisaż fajny, to też trzeba lecieć. I więc gdy oni zrobią o 4, no to jest niedobrze i to w zwykły dzień, tak? Źle tu jest wszystko rozplanowane, źle tu jest wszystko zrobione, że nie w 5, nie w 9. Koleżanki nasze zbywają, koleżanki nasze też degustują, jedzą, proszę Państwa, gdy nasza krowa coś zasugeruje, tam siedziała pod nad metrem właściwie nasza kochana bezdomna. No przecież ona nie będzie stała tu na trawie, no bo zaraz ta policja taką krowę to by chwyciła, że niby nie można. Chociaż tam na Parku Skaryszewskim, proszę Państwa, na Pradze, to można. Takie rzeczy są dopuszczalne, że możecie nawet Państwo poopalać się, czyli że poleżeć, a w cieniu można i pospać. Proszę Państwa, zapraszamy tam do Parku Skaryszewskiego 517, Boże, nawet 521 dojedziesz, nawet 158 dojedziesz, nawet 117 dojedziesz i coś tam jeszcze, każdym tramwajem. Także ja tu szkoliłam pewne takie te babuszki, żebyście tam jeździły do tego Parku Skaryszewskiego, te wszelkie babuszki. Przecież tam w tym Parku Skaryszewskim jest bardzo miło, no. Z tym, że tam mogą być napady, no ale w ciągu dnia jak pełno ludzi, no to przecież trzeba się puknąć w głowę. No, także no tu w Warszawie są napady, dlatego że jest dzika agresja. Dzisiaj też przyrównałam tego Janka Witka, przyrównałam do Indianina, że jest Indianinem, że jest najstarszy w rodzie. Trzeba się go słuchać, no chyba, że by to ta Litka była najstarsza. No także wszystkie dokumenty proszę pokazać, proszę się objawić, kto ile ma lat.
Także proszę Państwa, no i te buziaczki. Tutaj jest, proszę Państwa, z kolei teatr dramatyczny z tyłu, tam minęliśmy, proszę Państwa, Muzeum Techniki. Także cały czas jesteśmy w Polsce. Zahaczyliśmy o informację turystyczną. Tam z różnych miejsc, ale z Białego Stoku nie przyjeżdżają z Białostoku. Przyjeżdżają tu nasi mormoni, to też nie kotują nasi mormoni, nic tu nie jedzą, żadnych cukiereczków, żadnego tu przesiadywania. Nie ma, bo mormoni tu mają informacje z kaplicy na Polskim 141. To jest telefon, ja tam dzwoniłam nawet raz do Wielkiej Brytanii, proszę Państwa, bo na centralnym spotkałam kiedyś, tak oczywiście przechodząc, jak to zwykle ja, spotkałam pięknego chłopca, który siedział ze 4 godziny na centralnym, kiedyś były telebimy, kiedyś było miło, a teraz to takie, o chwilę co, szaro i buro, o, na zero, na nic, na zero, no bo tak, Biblia na śmietniku, na ziemi, nie z szacunkiem do Słowa Bożego, nie z szacunkiem do Biblii, to więc, co z tej pracy Gedeonitów, że oni rozdają Nowe Testamenty. Świadkowie Jehowy robią to lepiej. Świadkowie Jehowy rozdają literaturę oszczędniej. Świadkowie Jehowy najpierw pytają, zagadują, pytają, nawiązują do jakiegoś tematu, do dnia dzisiejszego, aktualnego, to co dzisiaj i stosownie też oczywiście, że i do wieku, z kim rozmawiasz i pytania te, które my zadajemy, proszę Państwa, no to są takie badawcze, albo też naprowadzające, ale badawcze są pytania, że my się pytamy, bo po prostu chcemy wiedzieć, co daną osobę interesuje, bo to nam z tego wieku jej, prawda? Jak czasem ludzie skaczą po tych zainteresowaniach swoich, czasem nie zorientujesz się po wyglądzie, a z wyglądu niewiele po prostu, że wynika. Dlatego też świadkowie chobie straszne są szkoleni, proszę Państwa, są szkoleni, jest szkoła teokratyczna. Sama kiedyś prowadziłam teokratyczną szkołę służby kaznodziejskie, proszę Państwa, to więc taka kopcąca, co teraz Państwo tutaj widziałyście, kopcącą taką, no to co ona, przecież Biblii nie będzie badać. No, Biblii nie będzie badać, Biblii nie będzie czytać, bo po co kopciuchom katolickim, no to, że ktoś tam pracuje, to ale nie musi być jakiś kopciuszek. Teraz już to też jest niemodne być kopciuszkiem, no bo pracować każdy musi i teraz nawet niektórzy się szczycą, że pracują, że Państwa, dlaczego? Dlatego, że są dotacje, dziaduki stare i młode. Także, proszę Państwa, to są wszystko żebracy, katolicy, Polacy, do mszalnej, chodzonej tacy papieskiej, rzymsko-łacińskiej, Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Społeczeństwachowskiej, rzymskiej-łacińskiej, a nie krymskiej. Teraz, proszę Państwa, też niemodne jest słowo żebrak, no bo żebraków jest tysiące, są miliony. Tu w Warszawie aż do 3 milionów nawet dochodzi. No i poza tym, że ci mogą być nawet, proszę Państwa, bardzo młodzi. A rzeczywiście żebrzą wszyscy. No i to też taka potencjalna może być żebraczka katolicka. Także to nie jest powiedziane, bo żebrzą nawet niekoniecznie małe dzieci, no ale po prostu jeżeli w biednych rodzinach zapuszczonych, to na pewno też i tak, bo tam mówią, że w Moskwie jest dużo bezdomnych, że dzieci małe, że dzieci są już bezdomne, to tu w Polsce nie byłoby możliwe, bo jest opieka, ale jednak żebrzą, bardzo młodzi, tak. Wszędzie, wyznawcy papieża, Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, oto studio.